Czy jesteś gotowy na śmierć? Dlatego to pytam, bo wiele lat temu ja zdecydowałem odejść z tego świata. Popełniłem samobójstwo i znalazłem się w piekle. Widziałem to, czego inni nie widzieli. Dzięki Bogu, Jezusowi Chrystusowi, ja żyję na tym świecie. Jezus mnie przywrócił do życia. Byłem osobą bezdomną, jak i byłem alkoholikiem. Przez wiele lat nie dawałem sobie rady z tym, z tą chorobą. I się z tą chorobą, tak można powiedzieć, zaprzyjaźniłem. Pogodziłem się ze śmiercią, że ja już sobie z tym nie mogę dać rady. Byłem na 6 terapiach zamkniętych, nic mi nie pomagało. Ale Bóg miał dla mnie inny plan. Tak mówiłem wcześniej, że martwych. Obudziłem się w szpitalu, kiedy piłem przez pół roku, kiedy postanowiłem stąd odejść. Piłem przez pół roku, ostatni miesiąc był taki, że piłem sam alkohol, nic nie jadłem, niczym nie popijałem. Do tego doszło, że go wpiłem spirytus, czysty spirytus, żeby jak najszybciej stąd odejść. Byłem tak wycieńczony, że ja ważyłem 40 parę kilo. Byłem odwodniony strasznie. Obudziłem się w szpitalu, kiedy zobaczyli, że żyję. Wwieźli mnie na taką górną salę, bo byłem przepięty pod monitor. I kiedy mnie wywieźli na górną salę, tam zacząłem szczerze wołać do Boga. Mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś, to zabierz mnie stąd, ale... Bo ja nie chcę żyć na tym świecie. Nie chciałem żyć na tym świecie. I Bóg realnie do mnie przyszedł. Nie zabrał mnie z tego świata, ale przyszedł i pokazał mi moje wszystkie grzechy. W jednej chwili, gdy to zobaczyłem, co robiłem, jaki byłem dla innych, dla siebie, Bóg to zabrał. W jednej chwili poczułem niesamowitą lekkość, pokój, miłość. Tego uczucia się nie da opisać, jak Bóg człowieka dotyka. To tylko Twoja decyzja może być, aby przyjść do Niego i zapragnąć żyć przy Bogu, tu na tej ziemi. Nie ma czyśćca, jak to głosi Kościół katolicki. Mówię, że byłem w piekle, widziałem, co się dzieje. Nie ma tam żadnych ogni piekielnych. Są demony, które przychodzą i cię rozrywają na części, to się dzieje wokół kółko. To jest potworne. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, że stąd może iść do piekła. Ale dzięki Jezusowi może żyć wiecznie przy Bogu. Kiedy oddaje Mu swoje życie, powierza Mu swoje życie i idzie za Nim realnie. Każdego człowieka to jest decyzja. Obudź się, człowieku, póki żyjesz. Bo jutro możesz nie wstać i stanąć przed Bogiem i Bóg do Ciebie powie, słyszałeś te słowa, ale nic z tym nie zrobiłeś. Ja więc nie usłyszę Twoich słów teraz. To wszystko to miałem do powiedzenia. To zależy od Waszej decyzji. Amen.